takie nagrodzenie trochę tej naszej pracy, ciężkiej pracy. Mam nadzieję, że zasłużone, bo uważam, że jest to dobry wynik. Czuję satysfakcję i myślę, że to dochodziło. No a przede wszystkim przyjechałyśmy tutaj w trzy pary kadrowe pokazać, że no, zasłużyłyśmy na to, żeby jeździć na turnieje międzynarodowe. No i tak naprawdę udowodniłyśmy to, bo my zajęliśmy trzecie miejsce, a w finale są dwie pary nasze kadrowe, Kinia Kołosińska i Jagoda Gruszczyńska przeciwko Dorocie Strong i Martynie Kłodzie. I tak naprawdę o to chodziło. No. Nie bez powodu są tymi kadrowymi parami i nie bez powodu jeździć na te międzynarodowe turnieje, które no właśnie przez to też nie gramy w tych polskich turniejach. Też nie mamy okazji jakby okrywać się z tymi polskimi parami. Tak naprawdę byłyśmy chyba razem? Byłyśmy chyba na jednym turnieju? Nie no, w Polsce nie grałyśmy. W Polsce nie grałyśmy razem jeszcze w ogóle. Ani razu. To jest nasz pierwszy turniej w Polsce razem tak naprawdę. Reszta to było gdzieś za granicą, a tak to byłyśmy rozdzielone. Więc to w sumie bardzo dobrze wyszło. Czuję się bardzo dobrze i fizycznie, i psychicznie, i fajnie mi się gra, dużo gram, przede wszystkim, mam fajną partnerkę, no i czego chcieć więcej, to następny sezon, następne jakieś tam cele, no i zobaczymy. Sytuacja tego wymagała, no jak wiadomo, Monia zaszła w ciążę i urodziła synka. No niestety trzeba było po prostu dokonać pewnych zmian. Trenerzy tak naprawdę próbowaliśmy w różnych ustawieniach i myślę, że wybrali takie najbardziej optymalne na ten moment. Nie wiem, czy w przyszłym sezonie będzie tak, czy inaczej, zobaczymy. Tak, Monia wraca do gry, mamy nadzieję oczywiście i życzymy jej szybkiego powrotu. I po prostu jak ona wróci, to będzie wiadomo coś więcej o parach, bo wiadomo, że znowu się roszady zrobią. Ale myślę, że w tym roku wyszło to dosyć dobrze i tak naprawdę wszystkie trzy pary pokazały, że mimo w sumie krótkiego grania w takich zestawieniach, bo to się tak naprawdę okazało chyba w marcu, że zmieniamy pary i wydaje mi się, że wyszło całkiem nieźle i przede wszystkim pierwsza para, myślę, że to chyba bardzo duży progres. No i Dorota z Martyną i myślę, że my też tak powiem, piłyśmy się w górę, no i oby było to potwierdzeniem jest ten turniej chyba. Właśnie. Więc mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie tylko lepiej. No w Mysłowicach wiadomo były różne turnieje międzynarodowe. Nie tylko polskie, ale też międzynarodowe. No pogoda, że tak powiem, zmienna, bo 3 dni temu było 30 parę stopni, wczoraj było 20 niecałe, a dzisiaj deszcz. Dzisiaj jest taka optymalna pogoda, myślę, że w sumie idealna do grania w siatkówkę plażową, wbrew pozorom. No miejsce fajne i ja tutaj kolejny raz wróciłam i cieszę się, bo tak naprawdę byłam chyba 3 razy w Mysłowicach na turnieju i międzynarodowym niestety nic nie udało mi się ugrać. No więc teraz fajnie, że w końcu się udało medal w tych Mysłowicach ugrać. Szkoda, że przez te pogody tak naprawdę troszkę mało ludzi było, ale tutaj właśnie spoglądamy na mecz chłopaków i widzę, że dużo osób się zebrało, więc liczna grupa. Tak, więc mamy nadzieję, że będzie tylko więcej teraz na finałach mężczyzn. To prawda, znaczy, myślę, że się trochę obudziłyśmy, trochę właśnie tak zdenerwowałyśmy na siebie właściwie, bo pozytywnie. Nie było na kogo innego. No i powiedziałyśmy sobie, że trzeba po prostu brać swoje. I to zrobiłyśmy, już nie patrzyłyśmy na drugą stronę. Tak, po pierwszym secie byłyśmy takie, znaczy w trakcie pierwszego meczu byłyśmy dosyć zamulone, i po prostu po przegraniu go powiedziałyśmy sobie, że musimy się zdenerwować, oczywiście tak pozytywnie i wyjść po prostu uderzać z całej siły i zrobić wszystko, żeby to wygrać. No i udało się, bo myślę, że raczej w drugim, trzecim secie zagrałyśmy no, to, co było prawie najlepiej. No powiedziałam sobie już, że nie odpuszczę żadnej piłki, bo w poprzednich setach właśnie nie obroniłam
kilku takich dosyć ważnych piłek i też byłam do tego zła na siebie, więc powiedziałam sobie po prostu, że muszę wszystko bronić. No i ja broniłam, Ola mi bardzo dobrze wystawiała, no i dzięki temu udało się kończyć piłki. No i co więcej powiedzieć, no bardzo się cieszę, że tak powiedzieli i bardzo się cieszymy z tego meczu. I z medalu. Po tym turnieju, w tym tygodniu, z tego co wiemy, jedziemy na Słowenię, bo my dalej nie wybiegamy jak dwa tygodnie, bo po prostu ciężko jest cokolwiek planować, nie wiadomo gdzie się dostaniemy, bo punktów mamy niestety mało. Teraz dostałyśmy dziką kartę na turniej na Słowenii. Za dwa tygodnie może Norwegia, może Turcja, no nie wiemy. Zobaczymy. Czekamy dalej na informacje od trenerów, od związku. Tak na bieżąco dosyć tak, na bieżąco. Wszystko planujemy. No ja jestem bardzo szczęśliwa, bo mówię o tych trzech srebrnych medalach dwubrązowych, przed czas na złoto. W tym roku miałam po swojej stronie Kingę, która zawsze ze mną wygrywała na tych mistrzostwach, więc miałam przewagę. Także wykorzystałam sytuację i mamy złoty medal. Już jesteśmy znowu przyjaciółkami, tylko na boisku przez chwilę rywalki. Bardzo się cieszę, że i ona dotarła tak daleko. Jestem naprawdę wczoraj po swoim meczu, jak zobaczyłam, że ona też wygrała, to dwa razy bardziej się chyba ucieszyła. No, osobiście to nie będę ukrywać, zresztą mi się bardziej podobało, bo grałam u siebie. Także jeśli o to chodzi, to na pewno we wrześniu mi się w tym roku bardziej podobało. Ale nie, turniej wszystko zorganizowany bardzo dobrze, wszystko co potrzebujemy zawsze jest. To nie są osoby, które organizują turniej po raz pierwszy, także wiedzą jak to robić i tak dalej. Tak naprawdę miasta się zmieniają, a ludzie się nie zmieniają, więc to tak ciężko. Na pewno niczego nam nie brakuje. Jednak my jesteśmy jakby gramy ze sobą dopiero sezon, więc wszystko jakby krok po kroku i będzie dobrze. Czy tak naprawdę, czy para w krajach Rudel dominowała? Nie wiem, na pewno zdobyła mistrzostwo Polski w zeszłym roku. Nie nadał tego dominacji, bo pokonaliśmy ich po drodze w zeszłym właśnie roku w ćwierćfinale. No nie wiem, czy przerwaliśmy dominację, na pewno się cieszymy z tego, że wygraliśmy. Leży, nie leży, zdobyliśmy mistrzostwo świata dla 23, zdobyliśmy dzisiaj mistrzostwo Polski i z nadziei się, że z tego się cieszymy. Mam nadzieję, że tutaj wrócimy kiedyś i tak samo przywieziemy jakiś medal.
sukces, jakby nie patrzeć, to są mistrzostwa polskie, prawda? Grają najlepsze pary tutaj z Polski i chcemy udowodnić, że należą nam się te wszystkie wyjazdy po świecie właśnie. Długi sezon. Długi sezon, na podsumowanie na pewno przyjdzie czas. Przed nami dwie ważne imprezy, które kończą właśnie ten długi sezon. Mam nadzieję, że tam przywieziemy medal.